Jak ukształtować fundament siły, spokoju i odwagi? No, może taki trochę górnolotny ten tytuł, który, który tutaj wymyśliłem, albo inaczej, którym się zainspirowałem, bo, bo to jest oczywiście słownictwo, które ktoś kiedyś już tam zebrał. A ja to staram się powielać, staram się pokazywać to może w trochę inny sposób. Jak często dostaję komentarze od Was, to jest mi bardzo miło, dlatego że Widzę, że robię coś w taki trochę może inny, innowacyjny sposób, bo zamieniam troszkę trudne koncepty, na łatwiejsze. I myślę, że to jest też jeden z celów mojej w ogóle pracy, żeby pomagać każdemu zrozumieć lepiej nie tylko ten otaczający nas, nas świat, ale to, co się w nas dzieje. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby być taką właśnie dobrą nowiną w tych, w tych, w tych trudnych czasach i jesteśmy cały czas w tej jesienno-zimowej serii, bo być może, że ją pociągniemy aż do, do końca roku. To jest 121 odcinek mojej audycji, dzisiaj już bez żadnych problemów technicznych obiecuję. Choć w sumie te wyroki tutaj tej technologii to są niezbadane, no ale bądźmy dobrej myśli. Witam Cię w moim podcaście. Tak jak wspomniałem, to jest 121 odcinek mojej audycji, zbliżamy się do trzeciej rocznicy istnienia tego podcastu, z czego jestem niesamowicie zado zadowolony i z nostalgią patrzę na to, jak 3 lata temu szukałem pierwszych mikrofonów, pierwszego sprzętu i, i wybierałem to wszystko, żeby, żeby rozpocząć nagrywanie dla Ciebie, no i... No i jestem. Po trzech latach wygląda to taka, a nie inaczej. Ja się z tego bardzo cieszę. No i myślę i wiem, że będzie tylko lepiej. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to witam Cię. Fajnie, że jesteś. To jest podcast Champions Way o psychologii sportu i nie tylko, bo również o psychologii kryzysu, zmiany, o tym, co w życiu jest ważne. Rozmawiam czasami sam ze sobą, czasem, czasem rozmawiam również z bardzo ciekawymi gośćmi. Myślę, że ten ostatni odcinek byłby jeszcze ciekawszy z dr Mileno Marczak, gdyby nie problemy techniczne, za które raz jeszcze cię przepraszam. Ale e, już przejdźmy do odcinka, bo cieszę się, cieszę się że, 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 że go nagrywam, bo jest to ważny odcinek również dla mnie, bo, bo w tym fundamencie spokoju siły mamy takie wartości e, narracyjne, mamy takie wartości poniekąd też stoickie, czyli dążenie do, do miłości, do szczęścia, z pokorą, ale też z taką determinacją w życiu. Dzisiaj sobie też porozmawiamy o doświadczaniu przez doświadczanie. To taki fragment, który tutaj do którego mnie zainspirowała para psychoterapeutów Maria i Piotr Fijewcy, którzy popełnili taką, taką książeczkę pod tytułem Nieobecni, kiedyś już nagrywałem parę różnych fragmentów z tej, z tej książki, Czy może mówiłem o niej w, w jednym z odcinków. No i, no, i spróbujmy po prostu przejść sobie przez ten trudny temat w jak najprostszy możliwy sposób. Dlatego tankujemy płyny. U mnie godziny popołudniowe, więc już kawy trzeciej nie będę dzisiaj wrzucał, tylko trochę wody. Ty również zatankuj płyny: herbatka, kawka, woda, cokolwiek potrzebujesz. No i działamy. Przejdźmy sobie do tego odcinka już teraz. Może w takiej małej chwili jeszcze kilkusekundowej przerwy. Jeżeli mógłbym Cię prosić o przysługę, to byłbym Ci bardzo, bardzo wdzięczny. Jeżeli poświęciłabyś lub poświęciłbyś kilka sekund Twojego życia, wystawił mi ocenę adekwatną do, do odczucia na temat tego podcastu na Spotify, na Apple, na stronie, na której słuchasz tego podcastu, jeżeli to możliwe, byłbym naprawdę bardzo zobowiązany. Dzięki temu ten podcast będzie docierał do większej ilości osób, większej liczby osób. A, no i po prostu będziemy się rozrastać, będziemy się, będziemy się rozwijać, a ja dalej będę miał e, pewnie motywację i, e, i taką pewność, że ten podcast jest naprawdę dobrym tworem i, i, i mogę go tworzyć. Więc, e, no, to taka moja prośba od Ciebie. Dzięki. Z góry. No, i zaczynamy ten odcinek. Zaczniemy sobie od, od takiego małego, przewrotnego tematu, bo chciałbym powiedzieć Ci o tym, jakie odcinki mojego podcastu były odsłuchiwane najczęściej. Co właśnie nakierowało mnie na ten konkretny odcinek, który, który teraz nagrywam. No, więc zaczynamy. A więc, do najczęściej. Odsłuchiwanych odcinków, będę tylko tutaj leciał tytułami. Należą takie oto tytuły: o podejmowaniu dobrych decyzji w trudnych chwilach, psychologia pozytywnego myślenia, odwaga w życiu. Oraz obsesja doskonałości, pierwsza, pierwsza jak i druga część. To są takie 4-5 naj, najczęściej słuchanych przez ciebie odcinków. I dlaczego mi to dało cokolwiek do myślenia? Dlatego, że myślę sobie tak. Y Mamy problem z wyborami w naszym życiu, mamy problem z sensem naszego życia, mamy problem właśnie z odwagą. Mamy problem z tym, jak dążyć do celu, żeby dążyć dobrze, żeby się nie zgubić w, tym, w, tej, w tej gonitwie. żeby nie popaść w pracoholizm, żeby nie stoczyć się, żeby nie zatracić naszych podstawowych wartości, ale żeby w tym wszystkim realizować siebie, swoje cele i żeby być no właśnie doskonałym, ale żeby mieć również odwagę do tego. Żeby robić to, co robimy, ale żeby to wszystko też przychodziło nam z takim psychologicznym, pozytywnym myśleniem. No i żeby te decyzje, te trudne decyzje w trudnych chwilach podejmowało się trochę łatwiej. Pierwsze, pierwsze, pierwszy cytat, pierwsze powiedzenie, jakie przychodzi mi do głowy, to powiedzenie Jerzego Grzegorka o tym, że Trudne wybory dają łatwe życie, a łatwe wybory dają trudne życie. Ja przez długi czas nie rozumiałem tego powiedzenia, a dochodzi do mnie od jakiegoś czasu znaczenie, takie prawdziwe, głębokie znaczenie tego powiedzenia, bo. Ja sobie zdałem, zdałem sprawę z tego, że łatwe wybory to jest odpuszczalnie, to jest nienarażanie nie się na jakieś trudności, na wyzwania, na stresory, które są potrzebne w naszym życiu, bo nie powinniśmy patrzeć na siebie jak na mm, takie bardzo delikatne, ceramiczne yy, osobniki w życiu, szklane, które narażone na jakiekolwiek ewentualne turbulencje mogą się przypadkiem stłuc, roztrzaskać na kawałki. Raczej powinniśmy patrzeć na siebie jako wspaniałe narzędzia Maszyny, które są ciężkie do złamania, natomiast e, tą odporność psychiczną buduje się często właśnie doświadczając tych e, blizn i doświadczając tych trudności i tych wyzwań i tych niepowodzeń. O tym będę więcej mówił w odcinku o niezłomności, gdzie również przedstawię taką e, bardzo fajną filozofię e, pod tytułem Kintsugi, która, która to będzie właśnie dotyczyła tego, tej niezłomności. Myślę, że to będzie już kolejny odcinek podcastu, ostatni w październiku, 122, ale o tym więcej. Właśnie w tamtym odcinku. Teraz wróćmy do, do tych łatwych i, i trudnych yy, yy, wyborów. W momencie, kiedy narażamy się na trudne wybory w życiu, to znaczy, że narażamy się na, na stresory, to znaczy, że narażamy się na yy, po prostu wyzwania w naszym życiu, yy, czyli podejmujemy trudne wybory, bo nie lubimy co do zasady yy, bycia w niekomfortowych warunkach, to te trudne wybory. Nie dają nam tak jednoznacznie łatwego życia, bo życie zawsze dla takiej osoby, dla osoby wysokosprawczej, dla osoby odpowiedzialnej e, będą ciągle jakby będą ciągle wyzwaniem. Czyli wybory w życiu zawsze będą stanowiły wyzwanie, ale trudne wybory w naszym życiu ustawiają nas w takim, e, w takim położeniu, że jesteśmy ciągle poddani tym stresorom, tym wyzwaniom, przez które. W konsekwencji stajemy się silniejsi, czyli te same wybory później już nie stanowią dla nas takiego wyzwania, ale w momencie, kiedy zwiększamy poziom tych trudności albo doświadczamy większych trudności, to jesteśmy bardziej odporni na nie. Czyli ta łatwość tego życia przychodzi wtedy, kiedy w trudnych sytuacjach łatwo nam się wychodzi z problemów. O czym nie mogą powiedzieć osoby nisko sprawcze, ponieważ takie osoby, niestety, ale znowu co do zasady, podejmując łatwiejsze decyzje, kiedy muszą zmierzyć się z bardzo trudnymi, czasami niezależnymi od nas sytuacjami, często upadają i nie radzą sobie. I to jest to piękno wybierania trudnych rzeczy w naszym życiu, bo dzięki temu uodparniamy się na te e, trudne rzeczy i z łatwością przychodzi nam radzenie sobie z nimi. A do tego jeszcze jesteśmy bardziej gotowi na jeszcze trudniejsze wyzwania w naszym życiu, krok po kroku, robiąc jakieś, jakieś trudniejsze rzeczy wcześniej. Więc to jest to dokładnie ta esencja tego powiedzenia Jerzego, Jerzego Gregorka. Możesz wybierać łatwe rzeczy, nie ma problemu, tylko w trudnej sytuacji, jakiejś trudniejszej sytuacji. Pierwsze lepsze wyzwanie może powalić cię na, na łopatki. Gdzie w sytuacji i, i ciągłego narażania się na stresory? I ja to mogę powiedzieć o sobie w moim życiu, bo ostatnio nie ma tygodnia, w którym. Nie ma dla mnie jakiegoś dużego wyzwania. Jakiejś rozmowy, którą muszę przeprowadzić, jednej, drugiej, trzeciej, piątej, poradzenia sobie ze zmęczeniem na przykład, czy na przy, czy, powiedzmy przyjęcie jakiejś oferty, wystąpienia na wykładzie, do jakiego teraz się przygotowuję, akurat i wiem, że przyszły tydzień to będzie stresor, bo to będzie coś nowego dla mnie i to sprawia, że uodparniam się. Oczywiście najpierw jest trudno, najpierw jest ciężko, najpierw jest niepewność, najpierw jest strach, lęk, ale coś, co buduje, moje poczucie takiego uodparniania się na to i, i przy tym pewnie pewności siebie i takiej koncentracji to jest, taka, to jest taki trójkąt, święta trójca właśnie fundamentalna do zbudowania takiej pewności siebie bo to jest sprawczość po pierwsze, po drugie to jest kontrola po trzecie to jest odpowiedzialność. Sprawczość to jest umiem wpływać na swoje myśli zachowania i potrafię po prostu w, w tych trudnościach znajdywać, znajdować przede wszystkim szansę i jestem człowiekiem sprawczym więc uważam, że jestem w stanie sobie poradzić w tej ani innej sytuacji. Kontrola to jest coś, co, co pokazuje mi na co mam wpływ. Więc skoro ja zostałem zaproszony na przykład na jakieś fajne, na jakieś fajne wydarzenie, żeby wygłosić tam wykład w formie takiego power speechu, to znaczy, że ktoś wierzy w to, że ja jestem w stanie przekazać tej grupie, akurat w tym wypadku to jest grupa menadżerów wyższego szczebla z przeróżnych firm firmy, której klientów firmy przez którą zostałem zatrudniony. To ja kontroluję i mam wpływ na to, żeby się świetnie przygotować do tego wykładu, żeby dobrze wyglądać, żeby być wyspanym, żeby być zregenerowanym i żeby tak dobrze Powtórzyć sobie to moje wystąpienie, żebym wyszedł na tą scenę i po prostu rozwalił tą, ten power speech w odpowiednim stylu, czy odpowiedzialność na przykład. Czyli ja wiem, że biorę na siebie tą odpowiedzialność, bo w tym kierunku chciałbym iść, chciałbym się rozwijać, chciałbym stawać się jeszcze lepszym psychologiem, wykładowcą, trenerem i to jest jeden z, z kroków który ma do tego doprowadzić. Więc ja wybieram sprawczość, wybieram kontrolę i wybieram odpowiedzialność. To są takie trzy elementy, które są fundamentalne w kontekście podejmowania właśnie tych trudnych decyzji w naszym, w naszym życiu. Natomiast, żeby móc przy trudnych wyborach potem uodparniać się na te trudności i mieć w konsekwencji łatwość w radzeniu sobie z takimi wyzwaniami, czy z takimi kolejnymi na przykład właśnie eventami w moim przypadku, muszę tego doświadczyć, Muszę się otwierać, muszę być gotowy na między innymi właśnie to, co, co nazywamy cierpieniem. I to jest kluczowy element. To się samo nie, nie wydarzy. To doświadczanie, które. Które jest nieubłagalne, żeby, żeby przejść przez jakiś proces, no może być momentami jakimś tam cierpieniem. I tutaj mam taki fajny cytat, właśnie związany z kulturą celów i zadań. I tutaj Państwo Fijewscy piszą tak: często o cierpieniu mówi się jako o wirusie, z którego trzeba, wyleczyć, z którego trzeba się wyleczyć, lub usterce, którą należy usunąć. Do naszych gabinetów coraz częściej trafiają osoby, które w pierwszym kontakcie z terapeutą opowiadają o sobie jako zepsutym sprzętem, AGD, mając do siebie z, yy, zniecierpliwiony, niechętny, a czasem nawet pogardliwy stosunek. Terapeuta, do którego przych przychodzą z usterką, jest postrzegany yy, jako serwisant w punkcie napraw. Pacjent, opowiadając o sobie, od razu daje do zrozumienia, przyszedłem, bo muszę normalnie funkcjonować i to jak najszybciej. Ile to potrwa, ile to będzie kosztowało? Taka postawa to smutny początek terapii i trudności dla yy, terapeuty. Chciałoby się powiedzieć, po pierwsze, Musi pan pani zatrzymać, zatrzymać, musi się pani zatrzymać i spojrzeć na siebie, otworzyć się na tyle, by siebie zobaczyć i usłyszeć swoje ciało, emocje i potrzeby. Oboje wtedy dowiemy się i lepiej zrozumiemy, o co chodzi i na czym polega pani, pana. Cierpienie. Dopiero wtedy pomyślimy, co dalej zrobić, ale to wszystko wymaga czasu na zbudowanie kontaktu między terapeutą a pacjentem, aby mógł on na tyle zaufać, by nie bać się skierować uwagi na siebie i swoje doświadczenie. To jest właśnie to doświadczanie otwierając się, bo czasami jest tak, że można doświadczyć czegoś bez otwierania się. Tutaj w tym przypadku był taki fajny, fajny właśnie case pacjenta, który przychodzi, i on chce od razu w tej kulturze zadań i celów zrealizować zadanie, skoro jestem Proszę mnie naprawić i, i jedziemy dalej z tematem. No nic bardziej mylnego. Najpierw trzeba tego doświadczyć, najpierw trzeba się otworzyć na to doświadczenie, trzeba zdać sobie sprawę, że coś wynika z czegoś w tym wypadku, i w momencie, kiedy ja chcę doświadczać, to muszę się otworzyć. Nie ma czegoś takiego jak bycie nieotwartym, czyli bycie zamkniętym i próba i, i, próba i chęć doświadczania. Bo otwieranie się na własne doświadczenie jest zgodą człowieka na to, że skupia się na swoim wnętrzu, że kierujemy uwagę tu i teraz na to, co dzieje się na przykład w naszym ciele, w naszych emocjach, w naszej wyobraźni. Pozwalamy sobie na pojawiające się tego typu doznania i uczucia, nie boimy się patrzeć w głąb siebie. Jednostka chorobowa, jaką jest depresja, z nazwy jest spychaniem swoich emocji złości, strachu, lęku. W dół, depresja. Depresja to jest najniży, najniżej połączony punkt, położony punkt w geografii. Więc depresja bierze się z, ze ściągania w dół tych wszystkich emocji. Wychodzenie z depresji, czy pierwszy krok yy, z, do, do wychodzenia z depresji, to jest pozwalanie sobie na pojaw, pojawiające się doznania uczucia, nie, 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 nie bojenie się, czy nie boję się patrzeć w głąb siebie. Otwieram się, akceptuję to, kim jestem, co przeżywam w danej chwili, skąd się wziąłem, czego doświadczyłem w moim życiu, i poddaję się procesowi doświadczania tu i teraz, w kontakcie z samym sobą, a następnie właśnie z drugim człowiekiem. Takie otwieranie się, żeby nie było, jest bardzo trudne dla osób, przede wszystkim żyjących szybko, w sposób zadaniowy w tej kulturze celów i zadań. I nie ma czasu, żeby się zatrzymać. Nie ma czasu, żeby na chwilę popatrzeć się wokół siebie. Ja mam, ja mam takie rytuały i też mówię o nich bardzo często. To są między innymi te moje spotkania z samym sobą, ale ja również uważam, że, yy, że moje nagrywanie podcastu to jest też szansa na to, żeby na chwilę się zatrzymać i otworzyć, bo to jest część mojej pracy. Fakt. Oczywiście, ja to robię, ja to robię e, z jakiejś większej, większej dal, da, daleko idącej misji, bo ten podcast właśnie takową ma. E, natomiast, e, natomiast to jest też dla mnie szansa, żeby się zatrzymać, żeby pomyśleć. Bo to, że ja teraz nagrywam, to nie znaczy, że ja mam wyrecytowany tekst e, i wyłącznie czytam. To co, mi, to, co, to, co mam zapisane na kartce. Mam jedynie mapę myśli, która mnie w jakiś sposób kieruje w tym odcinku, ale ja muszę cały czas myśleć i cały czas być obecnym, cały czas doświadczać tej chwili. I to może być nawet coś takiego czyli takie doświadczanie przez doświadczanie przez, przez, przez robienie, tylko że to jest akurat działanie, a powiedzmy spotkania yy, spotkania z samym sobą, to jest, yy, to jest coś, co pozwala mi być tylko i wyłącznie ze mną. Ostatnio mam jakieś taki bardzo yy, yy, bardzo taki po, duży mam duże zapotrzebowanie, albo mam dużą taką chęć na, na słuchanie takiego delikatnego yy, październikowego jazzu. To jakbyście sobie na przykład wpisali yy, yy, na YouTubie powiedzmy jakiś sweet jazz, albo jakiś jazz, 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 nie wiem, na święta czy coś takiego. To jest taka bardzo przyjemna muzyka i dobrze mi się ostatnio przy niej pracuje, dobrze mi się funkcjonuje. Um, i, I jakby to jest taki moment dla mnie wtedy, kiedy nic nie muszę. I czas zwalnia dla mnie w tym momencie, bo te spotkania z samym sobą są dla mnie też o tyle ważne, że, że dla mnie wtedy właśnie ten czas poniekąd zwalnia. Natomiast to niepełne doświadczanie jest, jest obecnie widoczne bardzo mocno w rzeczywistości mediów społecznościowych, bo tam się realizuje pragnienia bycia widzianym, czy pragnienie na przykład uznania za cenę pokazania siebie na przykład w, i szczegółów własnego życia. Dzięki zamieszczaniu zdjęć, które pokazują co robię każdego dnia i jak to robię i w jakich, i w jakich godzinach dokładnie, ile razy i po co, można wkleić wszystko i czekać na, na jakieś sygnały i, i to, co się dzieje z drugiej strony, czyli, czyli czy ktoś mi odpisze. Mm jest masę sygnałów, które w takim, takim nie, nierealnym kontakcie wysyłamy. Natomiast w realnym kontakcie jest możliwe trwanie, trwanie we wzajemności, doświadczanie siebie nawzajem, wspólne, wspólne doświadczenia, przepływ jakiejś treści, emocji przez, przez obie osoby w tym samym momencie, w tym samym miejscu, w danej relacji, która istnieje tutaj, w tym czasie teraźniejszym, a nie gdzieś, nie wiadomo gdzie, w, przez, w przestrzeni. To też dlatego tak ważne jest właśnie doświadczanie tych kontaktów twarzą twarz. Realny człowiek przede wszystkim w tym wypadku to jest ktoś, do kogo do kogo mogę zmniejszyć fizyczny dystans, dotknąć go, przytulić, albo cofnąć się na znaczną na odległość, jeżeli, jeżeli tak trzeba. Hmm. No, niestety, ale reszta, reszta, reszta takich naszych propozycji, właśnie social-mediowych, społecznościowych. Sprawia, że wycofujemy się z doświadczenia doświadczania tego, 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 tego świata. I to jest też jeden z kroków, który, który znowu jakby powoduje w nas taki duży niepokój. Nasza pewność siebie wtedy poniekąd trochę też zaczyna obumierać. Wydaje mi się, że przez ten niepokój to jest taki pierwszy krok do, do tego, że zaczynamy podkopywać właśnie swoją pewność siebie, przez to zaczynamy podkopywać swoją intuicję. Intuicja to jest takie, takie przepiękne narzędzie, które, które pozwala nam często działać, nie myśląc o tym, co, co, co robimy. I to, jest, I to jest intuicja to jest w ogóle takie, takie wspaniałe zjawisko, wspaniała umiejętność, która przychodzi z czasem, bo intuicja to jest coś, co pozwala na bazie doświadczeń, na bazie już wcześniej wypracowanych nawyków, pozwolić nam podejmować odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie. I intuicja to jest właśnie taka esencja doświadczania doświadczania bo w rozpędzonym świecie wydaje się, że, że, jesteśmy, że jesteśmy czasami w, w jakimś kompletnym wyścigu szczurów i że tracimy kontakt ze sobą. Jak tracimy kontakt ze sobą, to tracimy również kontakt ze swoją intuicją. A niepokój to jest, to jest tro, trochę jak tutaj piszą Państwo Fiescy, mam kolejny cytat, jest jak spakowany plik komputerowy. Wystarczy na niego kliknąć, żeby wysypały się rozmaite straszne myśli i wyobrażenia. Im bardziej zanurzamy się w tych myślach, tym bardziej niepokój rośnie. I nasze ciało oraz przestrzeń wokół niego staje się, staje się jakby naelektryzowana, podatna na zranienie. Bardzo łatwo i silnie reagująca, gdy ktoś czegoś znowu od nas chce. Gdy ktoś hałasuje, czymś stuka, czy szura butami. Gdy ktoś ma ludzi i nie chce robić tego, o co go prosimy. Gdy niepokój rośnie, zaczynamy robić głupie rzeczy. Sprawdzamy o północy maile, mierzymy dziecku co 10 minut temperaturę. Kilka razy sprawdzamy rachunki, czy też do, do upadłego poprawiamy jutrzejszą prezentację. Przez niepokój nie możemy usunąć, lub budzimy się, usnąć, przepraszam, lub budzimy się nad ranem i intensywnie myślimy, przenosząc uwagę ze sprawy na sprawę, myśląc o tym, co mamy dzisiaj do zrobienia. W, pli, w pliku niepokoju, bardzo mi się podoba swoją drogą, właśnie ta metafora pliku komputerowego. W pliku niepokoju zawsze są tematy uzasadnione albo kompletnie nie, nieadekwatne. Na przykład wiele osób niepokoi się, że, że ktoś z domowników zachoruje, albo nikt chory, ale nikt chory nie jest. Niepokój zawsze znajdzie sobie temat do, do męczenia człowieka ponurymi myślami i emocjami. Stąd też niepokój potrafi nas bardzo skutecznie podkopać. Dlatego też ludzie uciekają od niepokoju w zadania i pracę, tylko uciekają również wtedy od doświadczania, bo faktem jest, że jak usiądziemy na chwilę ze sobą, pozwolimy sobie na, na taką pełną przestrzeń do tego, żeby doświadczać, to zazwyczaj wychodzą z nas tak zwane brudy, wychodzą z nas tak zwane wyzwania, wychodzą z nas te wszystkie strachy, które mamy. To nie jest łatwe, żeby się z tym konfrontować. Natomiast jeżeli robimy to regularnie, robimy to sumiennie, powtarzalnie, to nagle się okazuje, że tak jak ja mogę się podpisać pod tym, że, że jesteśmy w, w 42 tygodniu. Te, przepraszam, 41 yy, tak, 42 już mi się tygodnie pomyli, czy, czy pomyliły. 42 tydzień tego roku, 19 października, kiedy ten odcinek jest, jest publikowany. No, i, no i, i, i zwróć uwagę na to, że, że na przykład ja, ja mam za sobą już 41 spotkań z samym sobą, teraz 42 w tym tygodniu. I dla mnie już nie ma problemu, nigdy nie, nie, nie było to problemem, ale nie ma w ogóle już teraz problemu, żeby się zmierzyć ze swoimi trudnymi myślami, dlatego że, że ja nie staram, się, nie staram się uciekać od tego, bo nie chcę stracić ze sobą kontaktu, nie chcę uniknąć cierpienia związanego z jakimś niepokojem, bo ten niepokój, czy za tym niepokojem zawsze kryje się jakieś rozwiązanie, jakaś informacja zwrotna. I że teraz, żeby niepokój mógł właśnie trochę przycichnąć, to wymaga uwagi, ale uwaga musi być świadoma. Niepokój można poczuć albo w dole brzucha, albo w splocie y, słonecznym, czasem w gardle ramionach, być może w sercu, albo w głowie. Można go poczuć jak y, coś, co zalega w ciele, taka może drzazga, która nie chce wyjść, taki gwóźdź, który gdzieś tam siedzi, taki kamień w bucie. Niepokój może przyduszać, może cię rozdzierać, może cię cisnąć gdzieś, może być taką małą kulką, albo właśnie tym kamyczkiem. Może być czarny, czerwony albo jakikolwiek inny. Kształt czy konsystencję, ruch. Nie wiem. Dla każdego to jest coś innego w tym doświadczeniu. Więc zamiast klikać w niepokój, ten plik komputerowy po raz kolejny i rozpoczynać proces zamartwiania się lub uciekania w, w robotę i z, zadania, popatrz na niego, zamknij oczy i spróbuj go poczuć w ciele. Poznać jego parametry. Po prostu patrz na niego i spokojnie oddychaj. Niepokój powinien się uspokoić wtedy, wyciszyć. Najlepiej robić takie kilkuminutowe patrzenia na niepokój, gdy masz coś trudnego przed sobą, gdy Cię coś kusi. Żeby sprawdzić w nocy, czy nie przyszedł ważny mail od szefa. Nie możesz zasnąć albo budzisz się nad ranem, albo masz mega ważny mecz. Nie chcesz sobie pozwolić na to, żeby ten niepokój, ten folder zamknąć. Pamiętaj, że pierwszym krokiem do tego, żeby sobie poradzić z, z niepokojem jest dostrzeżenie go. Co w tym złego? Przecież to ty, to jest część ciebie, to jest twoja esencja. Czymś, czymś konkretnym się martwisz, czegoś się boisz. Nie uciekaj od tego. Mało tego, czasami warto przyglądać się temu, co tam się dzieje w tym niepokoju, co za nim, co za nim się kryje, ale ja mam też taką podpowiedź. W tym całym rozpędzonym świecie, nam się naprawdę czasami wydaje, że jesteśmy w epicentrum całego wszechświata. Że nasze życie jest najważniejsze dla, dla ze wszystkich żyć yy, na ziemi. Ale warto stawiać się czasami w perspektywie. Warto stawiać się w takim miejscu, że hej, nie musisz wierzyć każdej swojej emocji. Po drugie, pamiętaj, to, że czujesz się dzisiaj gorzej, to świata to zupełnie nie interesuje. Naprawdę, świat w tym momencie macie gdzieś. Większość ludzi o tobie nie myśli. My czasami ten niepokój tworzymy sobie tak sztucznie, bo nam się wydaje, że jesteśmy tacy ważni, bo nam się wydaje, że, e, że, że my jesteśmy tacy niepowtarzalni. Fakt. Jesteśmy szczególni, jeżeli, jeżeli spojrzymy na nasz charakter. Fakt. Mamy potencjał jak ktoś, jak nikt inny. Mamy genotyp taki, jakiego nikt nie ma. Każda chwila takiej prawdziwej wymiany z samym sobą jest czymś ważnym. Żeby takie doświadczenie właśnie miało miejsce, no to musi być spełnionych kilka takich warunków, jak na przykład właśnie zauważenie tego, yy, tego, tego, co się w nas dzieje w tym momencie. Taka prawdziwa wymiana energii, taka prawdziwa wzajemna obecność naprawdę daje coś więcej. Warto być teraz i dalej, skoro, stało się, skoro zostało się rozpoznanym i uznanym i przyjętym. Ten niepokój, to o tym mowa. Takie doświadczenia tylko mogą w mojej ocenie wzmagać nasze zaufanie do, z, zaufanie do świata i do samych siebie. Tak jak powiedziałem, chodzi o to doświadczanie tego niepokoju, a nie uciekanie e, od niego. Prawda jest taka, że, że cierpienie jest takim elementem naszego życia, które, które zawsze w nim będzie, które nigdy nie, e, nie, nie odpłynie od nas. Tylko tak jak, tak jak powiedziałem na początku, trudne wybory, łatwe życie w takim kontekście, że jeżeli podejmujemy regularnie trudne decyzje. To będziemy się uodparniali na te same trudne, bo one już się będą stawały łatwiejsze i wtedy będziemy gotowi na kolejne trudniejsze. To jest taki piękny cykl, który nie zwalnia, który trwa, który jest ciągłą, który jest stałą. Bo jedyną stałą w życiu jest zmiana. Na to możesz liczyć. Zmiany będą w naszym życiu. Oczywiście. Będą płynęły też w taki sposób, w jaki będziemy chcieli je prowadzić. To jest bardzo ważne. Cierpienie zawsze będzie. Kształtowanie siebie trwa. To jest długi proces, ale nie różni się on niczym innym od Olimpijczyków, którzy w tym momencie walczą o Paryż 2024: czy dyrektora firmy, czy prezesa wielkiej korporacji, czy menadżera wyższego, niższego stopnia, czy początkujących stażystów, czy studentów, uczniów. To kształtowanie siebie jest tym samym procesem dla każdej osoby. Przebiega oczywiście w zupełnie inny sposób, ale to jest ten sam proces. Prawdą jest, że życie nigdy nie staje się prostsze, nigdy nie staje się łatwiejsze. To my uodparniamy się na to trudne w naszym życiu. I to jest klucz i fundament, w mojej ocenie, do kształtowania siły i spokoju, ale zarazem odwagi w naszym życiu, żeby podejmowanie decyzji było łatwiejszym procesem, przyjemniejszym. I żebyśmy naprawdę widzieli perspektywę, porównując się siebie do siebie, na przykład sprzed miesiąca, dwóch, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu miesięcy. Pamiętaj, często przece przeceniamy to, co jesteś w stanie zrobić w ciągu jednego roku, ale nie doceniasz zmian, które zachodzą w tobie, dwóch, w tobie w ciągu dwóch, trzech lat. Zastanów się, jakie zmiany mogą zajść w tobie za dwa, trzy lata. Zastanów się, czy jeżeli będziesz robił lub robiła to samo teraz. To, czy jesteś w stanie być w jakimkolwiek innym miejscu za 2-3 lata? Zastanów się, gdzie, gdzie możesz być za 5 lat, jeżeli będziesz kontynuował lub kontynuowała na tej drodze, na której jesteś. Jeżeli poczułeś, czy poczułaś rozczarowanie, bo, bo powiedziałaś sobie, nie, ja nie chcę tak kontynuować, to zastanów się, co z tym możesz zrobić. Odpowiedzieć sobie na kilka takich stoickich czy egzystencjalnych pytań. Zwał, jak zwał. Tutaj stawiamy kropkę, bo po co dodatkowo wrzucać na siłę informacje, które nie są już tutaj potrzebne. Jestem bardzo podekscytowany na kolejny odcinek o niezłomności. Obiecuję Ci, że będzie on naprawdę fajny, bo, bo już go przygotowuję i robię z niego taką esencję właśnie e, ważnych rzeczy. E, w listopadzie będziemy mieli dwie bardzo fajne rozmowy. Będę, będę rozmawiał, jedna będzie taka bardziej lifestyleowa rozmowa, a druga to będzie właśnie wywiad i powrót do rozmowy z Andrzejem. Tucholskim. To już będzie w drugim tygodniu listopada. I będzie jeszcze jeden fajny odcinek o rezyliencji w, w listopadzie. Na podstawie książki Richa Hansona. Też od, o, więcej o niej, o niej powiem. Rika Hansona, przepraszam. Czyli listopad w pełną parą e, z podcastem Champions Way. Przy okazji będzie gdzieś tam jeszcze trzyletnie obchodzenie e, pierwszego odcinka podcastu. Natomiast pomyślimy, co tam w grudniu zrobić na, e, na, na, te, na te trzecie urodziny, bo jakiś fajny odcinek chciałbym na pewno o tym nagrać, e, ale to jeszcze niespodzianka. Dzięki, że byłeś po raz kolejny lub byłaś po raz kolejny. E, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. E, dobrego wieczoru, dobrego dnia, dobrej nocy. Cześć.